Rozmowa dnia w Gościem jest Krystyna Wróbel, burmistrz Lędzin. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę Państwa, Lędziny to takie małe miasteczko niedaleko Tychów. Kiedyś nawet były częścią Tychów, potem wywalczyły niepodległość, gdyby ktoś z Państwa nie wiedział. No i od kilku tygodni Lędziny właśnie cieszą się wątpliwą sławą miasta, w którym może zabraknąć w tym roku jeszcze pieniędzy na wypłaty dla nauczycieli. Jak do tego doszło? Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę dwa aspekty, proszę Państwa. Pierwszy taki, że sytuacja epidemiczna, która panuje w całej Polsce, czyli brak zaplanowanych dochodów na poziomie około 3 milionów złotych, przede wszystkim z podatków PIT, CIT. No i druga sprawa, brak sprzedaży we wrześniu działki za 3 miliony złotych. Ale dlaczego akurat pani burmistrz to nauczyciele mieliby nie dostać wypłat? To znaczy, może tutaj nie do końca jest mowa tylko stricte o nauczycielach. No przecież nauczyciele część, znaczy teoretycznie całość, ale w praktyce część pensji mają zagwarantowane subwencją rządową. Tak, jest subwencja rządowa, ale w gminie Lędziny sama gmina dokłada około 50% do wynagrodzeń w placówkach oświatowych. No więc pani powinna powiedzieć, w najgorszym przypadku dostaniecie połowę pensji, bo połowę pensji pani dla nauczycieli przecież dostała od rządu. Panie Marcinie, pan dobrze wie, że nie można tak powiedzieć. Wynagrodzenia trzeba wypłacać wszystkim, bez względu, czy jest zabezpieczenie. Z całą pewnością, ale pani nauczycieli dzisiaj wzięła na zakładników, żeby wymusić, jak rozumiem, na radnych zgodę na wydanie, wypuszczenie obligacji. To znaczy, to nie jest wymuszenie zgody, to nie są tylko nauczyciele, bo trzeba wziąć pod uwagę, że mamy jeszcze przedszkola, mamy żłobek i tam też są pracownicy obsługi administracji. A więc dla tych ludzi przede wszystkim też braknie środków, może braknąć środków na wynagrodzenia. No ale mówi pani przede wszystkim nauczyciele, to nie ma innych pól w budżecie miasta, żeby jeszcze poszukać oszczędności w grudniu? Cały czas szukamy oszczędności, jak najbardziej, i w listopadzie, i w grudniu. Ale straszy pani nauczycieli przede wszystkim. Nie straszę nauczycieli. No czytam, kolejne teksty czytałem przez cały tydzień, jak to Lędziny stały się sławne na całą Polskę, że po prostu nie będą płacić nauczycielom za pracę zdalną w dodatku. Nie, absolutnie nie ma takiej wypowiedzi. Biorę pod uwagę wszystkich pracowników, wszystkich jednostek organizacyjnych. Ale do szkół nawet pisma trafiały pani burmistrz w tej sprawie. Ale to nie było pod kątem nauczycieli, tylko że jest zagrożenie, proszę pana, że może braknąć środków w grudniu na płace. Pani burmistrz. No właśnie, a pracują jeszcze pracownicy administracji i obsługi. Dotyczy to wszystkich. Krystyna Wróbel, burmistrz Lędzin, jest naszym gościem. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję, do zobaczenia. Pięknie. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Dzień zasada, witam ponownie. Krystyna Wróbel, burmistrz Lędzin, jest z nami. Po raz drugi witamy Państwa. Witamy również Panią. Pani burmistrz. Witam serdecznie. Pani burmistrz, jeszcze raz wyjaśnijmy sobie jedną sprawę. W budżecie miasta brakuje 4 milionów 800 tysięcy złotych, tak? Około 4,5 miliona. 4,5 miliona. Tak. To pisze pani, że to radni mieli się zgodzić na sprzedaż kilku, rozumiem, działek, tak, w mieście? Były dwie działki do sprzedaży, na jedną się nie zgodzili. Na jedną z nich się nie zgodzili, a to znaczy był kupiec, kontrahent na jedną czy drugą ziemię? Tak, w ubiegłym roku były ogłoszone przetargi. Na jedną działkę był nawet kontrahent, który złożył wadium. Niestety dzień przed przetargiem się wycofał, a druga działka, która miała być do sprzedaży, na którą Rada Miasta się zgodziła, niestety potem się wycofała ze zgody na przeprowadzenie przetargu. A pani jakoś nie przekonywały albo nie były jakąś przestrogą uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące właśnie tego zapisu budżetu, dotyczące właśnie sprzedaży gruntów miejskich? Tak, zgadzam się. W grudniu 2019 roku. Były jak najbardziej. Wzięliśmy to pod uwagę, dlatego już w projekcie budżetu na 2020, czyli obecny rok, w ogóle nie ujęłam, zgodnie z decyzją i wolą też Rady, tej działki, na którą nie wyrażali zgody. Natomiast ta druga
druga działka jak najbardziej była do sprzedaży. Mieliśmy przetarg w tym roku pod koniec września. Liczyłam, że te środki wpłyną do gminy zgodnie z zaproponowanym i zatwierdzonym budżetem w styczniu tego roku przez Radę. Środki nie wpłynęły w wysokości około 3 milionów złotych. 3 miliony złotych. 3 miliony złotych ze sprzedaży gruntów. To jest brak dochodów. Zaplanowane w budżecie. Tak. Plus 3 miliony, jak pani mówi, które miasto utraciło w wyniku kryzysu, pandemii, obostrzeń, restrykcji, podatków, lockdownu. Podatków CIT, PIT, tak. W związku z tym, przede wszystkim, tak? Tak. To w sumie to jest 6 milionów. To jest w sumie 6 milionów, pani mówi, że 4,5 brakuje. To znaczy dzięki oszczędności, jakie prowadzimy. Dzięki oszczędności. Udało nam się tutaj dokonać tej zmiany i moja prośba. Czyli 1,5 miliona zaoszczędziliście jeszcze w międzyczasie. Tak. I macie problem, żeby dzisiaj znaleźć ile pieniędzy na pensję dla nauczycieli? Nie tylko dla nauczycieli, dla wszystkich pracowników jednostek. Oświaty i wszystkich jednostek budżetowych. Tak, bo to jest MOPS, biblioteka, Urząd Miasta. Jaka to jest kwota, której brakuje w grudniu na te wypłaty? Łącznie, jeżeli chodzi o... I to Rada też dostała do wiadomości. Łącznie to jest około 3,5 miliona złotych. Trzeba wziąć pod uwagę wszystko. ZUS-y z podatkiem, a więc te wszystkie pochodne, które są wliczane. Co jest... Dzisiaj, wczoraj była sesja Rady Miasta, na której radni nie zgodzili się na po raz kolejny. Czwarty raz nie zgodzili się na to, aby miasto faktycznie wypuściło obligacje. Mhm. To co teraz? Jaki teraz jest scenariusz dla miasta i nauczycieli, którzy w tym mieście uczą? Sama jestem w szoku, bo już jak wspomnieliśmy wcześniej. Czwarty raz w szoku. To już trwa prawie miesiąc, proszę sobie wyobrazić. Pierwsza sesja zwyczajna, która była poświęcona między innymi temu tematowi, była pod koniec października. Natomiast w tej sytuacji można zrobić dwa wyjścia. Nie zapłacić tych wynagrodzeń w grudniu. A proszę Państwa, i nauczyciele z Lędzin będą wesołe święta w Lędzinach. Tak, i pracownicy pozostali i przesunąć płatności na styczeń. To jest jedno wyjście. Oczywiście wystąpiłam też z pismem do dyrektorów szkół i do jednostek pozostałych, aby w miarę możliwości zmienili termin płatności w regulaminie do 10 następnego miesiąca. Czyli wypłaty grudniowe w styczniu w Lędzinach. Tak, to jest jedno wyjście. To jest czarny scenariusz. To jest najczarniejszy scenariusz. Tak. Dobrze, to teraz te pozytywne. Do którego nie chcę dopuścić, pomimo decyzji 7 radnych. Pani burmistrz, ja tylko pani tak przerwę, bo kto odpowiada za konstruowanie budżetu miasta? No to jeżeli ktoś z Państwa nie wie dokładnie, kto odpowiada, to odpowiada burmistrz albo odpowiada prezydent, a nie radni. Tak, ale radni zatwierdzają ten projekt budżetu. Finalnie tak, no ale to co się w nim znajduje, to jaki jest plan miasta, plan wydatków miasta, to jest odpowiedzialność Krystyny Wróbel. Oczywiście, ja się nie uchylam odpowiedzialności, my nie wyszliśmy poza plan, my działamy zgodnie z planem, jeżeli chodzi o zaplanowane dochody, ale tak jak powiedziałam wcześniej, aby zmniejszyć wysokość emisji obligacji, pani skarbnik dokonała wszelkich starań z wszystkimi jednostkami, aby zejść z tych 6 milionów do 4,5 miliona. A na czym miliona. Wy oszczędziliście tyle pieniędzy, proszę powiedzieć? To jest szczegółowe uzasadnienie przez panią skarbnik, ale powiem krótko. Były inwestycje, ja chcę jeszcze dodać, że w tym roku zrobiliśmy, mamy potężną inwestycję, która trwa od ubiegłego roku, rozbudowa szkoły podstawowej numer 1 w Lędzinach i to jest rząd wielkości ponad 10 milionów złotych, a więc jest to ogromny wydatek w tym roku. Z tych inwestycji nie mogliśmy zrezygnować. Następny wydatek to jest dopłata do piecy w ramach niskiej emisji. Tu też mamy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Udało nam się zrealizować... Ale z czegoś musicie, to są inwestycje, których nie możecie odpuścić, bo po prostu przepadną pieniądze do finansowania. Tak, oczywiście, tak? Ale radni zaproponowali, że ja mam zrezygnować z tych inwestycji. Ale no, z jakiejś inwestycji pani musiała zrezygnować, tak? To jeszcze raz, to skąd się wzięło te 1,5 miliona złotych? Są drobne inwestycje, których nie realizujemy, dlatego że po prostu było brak środków, a no, rada... Takie drobne, 1,5 miliona złotych oszczędzi. To nie tylko. Trzeba wziąć pod uwagę też to, że w trakcie trwającej sytuacji epidemicznej
Wielu pracowników jest na opiekach, są tak zwane postojowe. Czyli oszczędzacie na epidemię, a nie dokładacie jeszcze w takiej sytuacji. Z jednej strony się oszczędza, ale z drugiej strony jest brak dochodów z podatków. Pani burmistrz, no dobrze. Ten pozytywny scenariusz w takim razie jest jaki dla nauczycieli i innych pracowników budżetówki? Tutaj w takiej sytuacji to jest, o czym myślałam, że biorę całkowitą odpowiedzialność na siebie. Łączy się to z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Przypomnę, że pani powie, że pani kredyt weźmie na 3,5 miliona. No, gdybym mogła, to bym wzięła. Dobrze, na czym polega ten scenariusz? I co? Narusza pani dyscyplinę? Tak, tak, łącznie z panią skarbnik. Jedyną sytuacją, bo muszę zaznaczyć jedną rzecz, że my cały czas od czerwca żyjemy na tak zwanej linii kredytowej. Rada się zgodziła na to, na kwotę 5,5 miliona. 5,5 miliona, tak. Dobrze, ale to zaraz, no dobrze, proszę. Kontrolować. Ale tą linię kredytową w grudniu trzeba spłacić. Mhm. I jeżeli bym o linii kredytowej nie spłaciła, to też jest dyscyplina finansów, to jest raz, ale odsetek 600 tysięcy. Dobrze, ale to nadal nie widzę tego pozytywnego scenariusza. No a więc dalej mówię. Zrobimy wszystko, żeby wystąpić, w sumie już pisma poszły. Złożyliśmy wnioski, aby przesunąć płatności ZUS-u na styczeń. To nie jest możliwe? Jest możliwe, więc chcę wystąpić o to, żeby przesunąć ZUS z płatnością na styczeń. Pozostałe środki, oczywiście muszę zamknąć linię kredytową i dochody, które wpłyną do gminy, to będą niewielkie kwoty, zapłacić z tego wynagrodzenia dla wszystkich pracowników, a wszelkie inne zobowiązania, czyli faktury, płatności, które gmina i jednostki ponoszą, po prostu wstrzymać i wszystko przesunąć na styczeń. I to idzie tutaj naruszanie dyscypliny? Bo w tym momencie są naliczane odsetki. No tak, ale można dogadać się w każdym z przypadków, tak? Można, próbowaliśmy, wysłaliśmy pisma, ale no niestety mam odpowiedzi, że no nie odstąpią od odsetek. Ale nie będę rezygnować i podejmę to wyzwanie. Panie Rzeczniku Dyscypliny Finansów Publicznych, jest takie miasto jak Lędziny, tak a propos na pewno... Bardzo proszę, organ kontrolny. Organ kontrolny na pewno się do pani burmistrz... O wyrozumienie. Pani burmistrz, w tym roku, powtórzmy, miasto utworzyło tak zwaną linię kredytową, czyli właściwie to jest to coś jakby kredyt. Tak. 5,5 miliona złotych, to jest jedna tak. rzecz. Czy w tym roku wy też raz już nie wypuściliście obligacji? Tak, na około 3 200 tysięcy. Było to zaplanowane przeze mnie i przez Radę. Pani się tak szczyci, że pani Lędziny zaczęła oddłużać całkiem skutecznie. Tak, oczywiście. A w tym roku po prostu to kredyt, linia kredytowa, obligacje, jedne, drugie. No tak, bo proszę pana, ja chcę przypomnieć, że w grudniu 2014, obejmując gminę, gmina była zadłużona na poziomie 40%. To jest 20 milionów. Około 20 milionów złotych. Oczywiście każde zadłużenie trzeba jako zobowiązanie spłacać co roku, a więc spłacamy. Łącznie z tym, co wzięliśmy w ubiegłym roku i w tym, to spłaciliśmy ponad 15,5 miliona złotych. Pani burmistrz, tylko tak, ta linia kredytowa, przepraszam, nie linia kredytowa, tylko nie, linia kredytowa, tak, 5,5 miliona złotych. To ona została otwarta w związku z epidemią, COVID-em, kryzysem, lockdownem, czy też w związku z tym, że po prostu nagle okazało się, że w budżecie miasta zabraknie 3 milionów z zaplanowanej wcześniej sprzedaży działy? Może powiem tak. Śledzę cały czas tą sytuację, co się dzieje, jeżeli chodzi o finanse. Do czerwca, do momentu, kiedy nie spłaciliśmy zobowiązania w wysokości 3,5 miliona złotych, zobowiązania od mojego poprzednika, to mieliśmy środki na koncie, na naszej lokacie. W momencie, kiedy zapłaciliśmy to zobowiązanie, zaczęło środków brakować, zaczęły się, bo to już był czerwiec, lipiec, zaczęły wpływać coraz mniejsze wpływy w postaci dochodów, no i po prostu zaczęła się uruchamiać linia kredytowa. Pani burmistrz, no innymi słowy, czy efekt, ostatni etap tej katastrofy, jaką tak? byłby brak pieniędzy na wypłaty w grudniu w Lędzinach, to jest właściwie
efekt kryzysu, czy też permanentnego konfliktu burmistrza i Rady Miasta w Lędzinach? Jeżeli bym miała powiedzieć, nie chcę mówić, że ktoś jest winny, od tego bym zaczęła. W każdym bądź razie ja nie szukam winnych. Kryzys ma wpływ na to, że zmniejszyły nam się planowane dochody. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj grupę radnych, którzy nie chcą się ze mną zgodzić i nie chcą się zgodzić na wypuszczenie obligacji, których nam brakuje w tym momencie, to musiałabym powiedzieć, że to jest ich wina. Natomiast nie chcę nikogo tu w tym momencie obwiniać. Każdy powinien zrozumieć trudną sytuację. To w takim momencie... W takim momencie kryzysów, problemów finansowych, państwo samorząd nie jesteście w stanie się dogadać? Z tego co widać, chyba nie. Pamiętam pani historię pani zarobku sprzed 2 lat. To z takich może bardziej absurdalnych historii. Ile zarabia burmistrz Lędzin dzisiaj? Dzisiaj netto gdzieś na rękę dostaje około 7300. 7300, mhm. To jest ta podstawa plus wszystkie dodatki, tak, wysługa lat wszystkim. i tak dalej. To jest mniej niż szefowie wydziałów na przykład, jak to w Lędzinach? Troszeczkę więcej. Troszeczkę. Szefowie spółek, jakieś spółki są w Lędzinie? O, to dużo, dużo mniej. Dużo mniej, tak jest. I jak to jest? Czyli co, radnych nie obchodzi interes miasta, kiedy się mszczą na Krystynie Wróbel? Nie interesuje ich. Nie. A o co ten konflikt właściwie, pani burmistrz? To znaczy, to jest konflikt już od 2015 roku, kiedy postanowiono, żeby zrobić wszystko, aby po prostu zrezygnowała z tej funkcji jako burmistrz i przestała zarządzać. Co można zrobić, żeby pani zrezygnowała z funkcji, to jest rozpisać skuteczne referendum. Widocznie jeszcze nie podjęli takiej decyzji, ta grupa radnych. Słyszałam, że chcą przeprowadzić referendum, ale może wpadnie na inny pomysł. Też o tym głodem się... panią chcieli wziąć. Tak jest, głodem chcieli mnie wziąć. Kilka razy słyszałem, że to PiS panią atakuje permanentnie w Radzie Miasta. Czy to jest ten sam PiS, z którym pani miała koalicję w poprzedniej kadencji? Po części tak. I co się stało? Do czego doszło? No doszło do tego, że burmistrzem nie został ich kandydat. Aha, czyli o to. Ale ugrupowanie wspólnie dla Lędzin, które dzisiaj staje okoniem przy okazji na każdej z kolejnych sesji, to nie jest tylko PiS. Czy tam przypadkiem nie ma też pani radnych, zbuntowanych pani radnych z pani ugrupowania? Tak. Jest 4 radnych, którzy ze mną startowali w komitecie, jak najbardziej popierali mnie. Natomiast po 3 miesiącach przeszli do opozycji. A dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Pozażądali podwyżki diet. Zażądali podwyżki diet. Tak. Ale radni ostatecznie sobie nie obniżyli. Jak obniżali pani, to chyba radni sobie nie obniżyli. Nie, przeszli do opozycji, pensji. Przeszli do opozycji, między innymi mówię o tych moich radnych, utworzyli większość i we wrześniu... Takie proste? To tylko o diety poszło? Tak. Czy może... No to jest 50%. Czy może pani ich rozczarowała po prostu czymś? Rozczarowała, no jeżeli ktoś mówi o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Pani burmistrz, to samorządy dzisiaj są faktycznie w kryzysowej sytuacji, liczą pieniądze, obawiają się o przyszłość. Jaką przestrogą dla innych miast, również na Śląsku, również w metropolii, w której Lędziny też przecież są, jest historia właśnie lędzińska z ostatnich tygodni? Trudno dać taki przepis, ale dla mnie najważniejsza to jest zawsze współpraca. No więc właśnie, czyli co, po prostu nie da się rządzić miastem, zwłaszcza w okolicznościach kryzysowych, bez jakiegokolwiek porozumienia burmistrza i Rady Miasta. Tak jest. Mhm. Czy pani wyobraża sobie, że to porozumienie i ten kompromis, bo umówmy się, mieszkańców Lędzin to mało interesuje, że pani burmistrz się potyka co kilka tygodni ze swoimi albo nie swoimi radnymi, tak? To ten kompromis jest jakiś możliwy? Wy jesteście w stanie się w jakikolwiek stopniu dogadać, czy nie? To znaczy, ja robię wszystko w tym kierunku, żeby dojść do porozumienia. Dobra burmistrz i źli radni, to tak wygląda? Nie, na razie jest tak, że jest zła burmistrz i dobrzy radni. No albo odwrotnie, zależy kto mówi. Ale można powiedzieć tak, w zależności od tego kto mówi. Ja cały czas będę dążyła do tego, żeby to porozumienie było, bo tak wcześniej powiedzieliśmy, nie da się zarządzać gminą bez
współpracy między burmistrzem a Radą Miasta. Czy Lędzinom grozi bankructwo? Jeżeli tak, to pamięta pani prezydenta Świętochłowic, który fortunnie lub nie, to już kwestia oceny, po przejęciu władzy, po ostatnich wyborach samorządowych, no, wypuszczał takie komunikaty, że miastu może grozić bankructwo w tej sytuacji finansowej, jakiej się znalazło. Lędziny? To znaczy, ja powiem, że my mamy zdolność kredytową pod warunkiem, że Rada zgodzi się na wypuszczenie. Zdolność kredytową, o ile zdobędę trzech radnych w Radzie Miasta, których nam brakuje. Dwóch brakuje. Czy pani rozważa, nie wiem, rezygnację ze stanowiska, jeżeli ta sytuacja będzie się, nie zmieni się? Tak. Zasada powiem. Jest jedna. Kapitan ze statku powinien schodzić ostatni. Ach, czyli nie? Absolutnie. Nie. Dlaczego? Dlaczego? No, jakby tutaj zakładając, że to jest wieczna obstrukcja, tak, no tak. To jak rządzić w takim razie? Jedni mi mówią, że nie wytrzymaliby psychicznie na moim miejscu. Natomiast ja twierdzę, że mam charakter, który powoduje, że czuję się odpowiedzialna. Rozumiem. A referendum, o którym wspomnieliśmy wcześniej, pani zdaniem jest możliwe? Czy ono się odbędzie? Pani dwa razy nie dostała wotum zaufania, zdaje się, tak? Tak. Czyli to teoretycznie mogłoby teoretycznie i automatycznie uruchomić procedurę referendalną w mieście. No więc jeżeli ta grupa radnych, która jest przeciwko mnie, a rządzi gminą, jak twierdzą, bo mają większość, to może spokojnie przeprowadzić takie referendum. Jak rozumiem, nie ma go do tej pory z powodu epidemii. Może i tak. Czyli epidemia to jeszcze uratowała panią trochę przed tą referendalną historią. Ale może zaznaczę, żeby referendum wyszło, to najpierw trzeba zrobić wszystko, żeby mieszkańcy byli niezadowoleni. A więc jaki to myślenia? A więc trzeba zablokować wszystko w gminie, żeby nie było na wynagrodzenia dla wszystkich pracowników, żeby nie było środków na opłaty dla stowarzyszeń sportowych, żeby nie było środków na opłatę za prąd, za oświetlenie. Czyli radni robią dzisiaj w tej chwili wszystko, żeby po prostu zohydzić mieszkańcom postać pani burmistrz tak Krystyny Wróbel. Tak jest. Przez tak to, jest. Że nie będzie na wypłaty, nie będzie na inne najważniejsze potrzeby. Tak. Tak? To jest takie perfidne działanie. Tak, tak i tak to można nazwać. To jak pani sobie wyobraża porozumienie z kimś, kogo pani oskarża o takie niecne intencje? Znaczy, ja nie oskarżam, tylko mówię, że można te zachowania, te głosowania w ten sposób oceniać. Natomiast ja cały czas wierzę w ludzi, ja zawsze myślę pozytywnie, bez względu na sytuację, jaka jest. I mam nadzieję, że ci radni przyjdą po rozum do głowy, że jednak mieszkańcy są najważniejsi. Pani burmistrz, to jeszcze jedno słowo na koniec do nauczycieli i innych pracowników budżetowych w Lędzinach. Będą te wypłaty, czy nie będzie tych wypłat? Zrobię wszystko, żeby te wypłaty były. Zrobi wszystko pani burmistrz, żeby tak te jest. Wypłaty... Łącznie z naruszeniem dyscypliny dla siebie i pani starczy. Proszę państwa, tutaj po prostu niedługo okaże się, że dla państwa wypłat po prostu pani burmistrz da się osądzić i skazać. Nie ma innego wyjścia, taka moja rola. No to wtedy już obawiam się, że to ostatecznie rozstrzygnie kwestię dalszej władzy, sprawowania dalszej władzy w mieście Lędziny. Krystyna Wróbel, dziękuję burmistrz pięknie. Lędzin, była dziś naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Miłego do widzenia. Dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do widzenia.